Paweł Górak, trener Prochupionki. W 14 kolejce Proch deklasuje Warkę 4-0. Powiedziałem deklasuje, bo ten mecz 90 minut pod naszą pełną kontrolą. Proch był pazerny, agresywny. Chciał strzelać, chciał wygrywać wyżej. Trenerze, to chyba był zdecydowanie najlepszy mecz drużyny w rundzie jesiennej. Tak, potwierdzam. Zdecydowanie najlepszy mecz. Taką drużynę Prochu chciałby się oglądać przez całą rundę. Ale jest takie przysłowie, lepiej później niż wcale. Gdzieś tam kontakt, myślę, że po tym zwycięstwie cały czas jest i czeka nas mnóstwo pracy. Jeszcze ten ostatni mecz, oczywiście nie popadamy w hura optymizm, trzeba ostatni postawić kropkę na linii i wygrać mecz ostatni z Potworowem. I mnóstwo ciężkiej pracy, żeby mniej więcej runda rewanżowa wyglądała tak jak ten mecz z Warką. A z którego aspektu sportowego trener dzisiaj był najbardziej zadowolony? Z tej chęci strzelania bramy, z tej agresywności, czy z organizacji akcji? Co dzisiaj było takim najmocniejszym punktem Prochupionki? Znaczy właśnie piłka nożna, szczególnie ta dzisiejsza piłka, ten totalny futbol polega na tym, żeby grać blisko przeciwnika, żeby wyprzedzać, żeby presować, żeby szybko odebrać piłkę, przejść z obrony do szybkiego ataku. I myślę, że właśnie ta agresywność, ten pressing to zdecydowanie to był ten najlepszy element, który dał składową dobrego meczu. Na pewno nie tylko ja, ale też i trener, i kibice zastanawiali się, dlaczego tak nie można było co tydzień. Co dzisiaj było, czego nie było wcześniej? Dlaczego tak grającego Prochu nie można było zobaczyć częściej w tej rundzie? Na tym polega zagadka piłki nożnej. Pracujemy tak samo od samego początku, staram się gdzieś tam chłopakom, pracuję z nimi, staram się gdzieś tam wpoić w nich taką wolę walki. No brakowało tego w dużej części rundy, natomiast mówię, zadowolony jestem z tego, co jest dzisiaj. Nie chcę jeszcze dzielić skóry na niedźwiedziu, ale po takim meczu na pewno pojedziemy mocno napompowani na ostatnie spotkanie do Potworowa. Tam niekoniecznie musi być łatwo, bo to ciężkie boisko, grząskie, ale te punkty 3 trzeba będzie wybiegać. Ale myśląc pozytywnie, wygrywamy w Potworowie i w jakich nastrojach tą rundę kończymy, na jakim etapie jesteśmy? To jest pewnie coś takiego, że na wiosnę jeszcze będzie o co grać, jeszcze może być fajnie na wiosnę. Ta liga pokazała, że tutaj nie ma zdecydowanych faworytów, no oczywiście oprócz Radomiaka, ale myślę, że Radomiak też zacznie gdzieś tam tracić punkty, nie zawsze będzie mógł być wzmacniany zawodnikami z pierwszego zespołu, z ekstraklasowego zespołu, więc te drużyny gdzieś tam gubią między sobą te punkty. Outsider wygrywa z faworytem, jest mnóstwo niespodzianek, więc daje to duże szanse na gdzieś tam na dobre zakończenie tego sezonu. Dzięki bardzo. Dzięki. Mariusz Szewczyk, trener KS Warka. Warka przegrywa w 14 kolejce w Pionkach 0-4. I na pewno kibice Warki, kibice Lidze Okręgowej chcieliby wiedzieć, co tak się naprawdę w tych Pionkach wydarzyło. Dzisiaj przegraliście umiejętnościami sportowymi, agresją, podejściem do tego meczu. Czym się najbardziej przegraliście? Ciężko taki mecz ocenić na gorąco. Wydaje mi się, że pierwsza połowa jeszcze nie wyglądała tak źle. Pierwsza bramka troszeczkę nas podłamała, później druga. Mamy problem przy stałych fragmentach i tutaj Proch to wykorzystał. No a później druga połowa, niestety, lawina błędów indywidualnych i tak naprawdę no, też daliśmy dużo miejsca dla Prochu, który to wykorzystał bezlitośnie, bo tak naprawdę ten mecz dzisiaj powinien się jeszcze wyżej skończyć, większą porażką. Po tym dzisiejszym meczu trener jest bardziej rozczarowany tym, że łatwo traciliście gole, że straciliście 4 gole, co wam się zdarza bardzo rzadko w tym sezonie. Lub wręcz w ogóle chyba, czy tym, że tak trudno przychodzi o stwarzanie sytuacji strzeleckich, bo z tego co pamiętam, nie wiem, 2 strzały, no niewiele więcej. No. Tak, nie, bardziej mnie tutaj, bardziej mamy po dzisiejszym meczu problem właśnie z grą w defensywie, gdzieś tam dużo dziur zostawiliśmy, tych błędów indywidualnych, o których mówiłem, no i tutaj z braku takiej pewności z tyłu na pewno też to się brało, że mało sytuacji gdzieś tam do przodu stworzyliśmy, chociaż w pierwszej połowie dwie jakieś takie okazje dogodne mieliśmy, no ale to jest za mało jak na cały mecz. No niestety dzisiaj Proch nam wybił grę z głowy. Przed tym meczem
miałem gotowe pytanie, ale nie spodziewałem się, że Warkasz 4 bramki straci w Pionkach. Dlatego zapytam, może chociaż to mniej aktualne dzisiaj, są takie dwie piłkarskie prawdy, że jesteś tak dobry jak twój 12, 13, 14 zawodnik i że drużynę budujesz od defensywy, bo wy tych bramek do tej pory mało traciliście, potrafiliście łączyć ligę z Pucharem Polski. Co jest ważniejsze z tych dwóch aspektów, pomocne bardziej w tym, żeby wygrać rozgrywki Ligi Okręgowej tutaj w Radomiu? No, liga jest ciężka, to chyba każdy trener tutaj tak by się wypowiedział. Wydaje mi się, że gdzie się nie pojedzie, no, każda drużyna zostawia serce i walczy o 3 punkty. Nikt nikomu nie odpuszcza. Kluczowe dla mnie przede wszystkim kluczowe jest, żeby drużyna była zorganizowana w obronie, bo to jest klucz do sukcesu. Mówię, no pewniej się gra wtedy też do przodu, jeżeli obrona dobrze funkcjonuje, ale obrona to też nie jest tylko tak, że sama linia obrony, tylko cały zespół musi po prostu się poświęcać grze defensywnej. I tak to widzę u nas, a dzisiaj niestety to nie funkcjonowało z tyłu. Jak trener spojrzy na tabelę po tej kolejce, bo wiadomo, że Radomiak 2 gra z Orłem, ktoś tam punkty zdobędzie, ktoś też je straci, ale tak czy inaczej do tego lidera tych punktów trochę jeszcze więcej stracicie. Jesteście na takim etapie sezonu, że wiosną ciężko będzie odrobić 7-9-punktową stratę. Jaki w ogóle trener limit dopuszcza straty punktowej, który pozwoli na wiosnę jeszcze o czymś myśleć? Dzisiaj liczyliśmy na wygraną na pewno i chcieliśmy wygrać, żeby gdzieś też jeszcze podskoczyć w tej tabeli. No przede wszystkim, żeby Radomiak nie gdzieś tam nie odjechał z większą przewagą. No i ciężko mi cokolwiek tutaj powiedzieć, bo tym meczem gdzieś tam oddalamy się od celu, który nie będziemy ukrywać, no też jakieś miejsce tam, żeby gdzieś powalczyć o te pierwsze miejsce i awansować do ligi wyżej. Na koniec trener, jeszcze jedna rzecz, bo wiem, że trener wcześniej pracował w Koronie Góra Kalwera, tak? Nie mieliście, tak, to tak, była Liga Okręgowa? Liga Warszawsko-Okręgowa. No właśnie, tak zapytam z ciekawości, bo dużo się mówi o tym poziomie futbolu na Mazowszu, jaka jest okręgówka siedlecka, ciechanowska, ktoś tam ją deprecjonuje, że jest słabsza. A jak wygląda porównanie między okręgówką radomską a warszawską? Są jakieś znaczące różnice poziomu, czy to jest bardzo, bardzo poziom zbliżony? To, co zauważyłem, na pewno w Warszawie są, tak jakby patrzeć po drużynach, zespoły mają bardziej wyrównane kadry. Jeżeli chodzi o jakość, na pewno ten czub warszawskiej ligi jest dosyć mocny. No tutaj też zresztą w Radomiu jest parę takich mocniejszych zespołów. Więcej walki w warszawskiej, wydaje mi się, jest troszeczkę taka spokojniejsza gra. Więcej gdzieś tam drużyny próbują budować od tyłu. Tu dużo drużyn, to co zauważyłem, gra bezpośrednio do przodu. Te ataki stara się rozwiązywać właśnie tą grą taką do przodu bezpośrednio. Jeszcze jedna rzecz na koniec, zapytam o jednego zawodnika. Michał Madej, 14 goli w tym sezonie, ale w Pionkach jeden strzał ze stojącej piłki z rzutu wolnego. Z czego to wynikało, że tak skromnie był, dyskretny był w ofensywie dzisiaj? Tak, znaczy nie było tak, że był nieaktywny, po prostu brał się z słabszej gry całej drużyny. Nie ma co się oszukiwać, że jeżeli my graliśmy akurat w ustawieniu 4-1-4-1, więc on był gdzieś tam z przodu sam osamotniony, miał wsparcie, miał Paweł Bylak do niego podchodzić troszeczkę wyżej, ale no nie ma co się, tak jak mówię, oszukiwać, napastnik żyje też z podań. Michał jest takim typem zawodnika, że no, trzeba mu dostarczyć tą piłkę gdzieś tam w pole karne i właśnie słynie z tego, że ma kawał uderzenia. No, a dzisiaj niestety nie mieliśmy ku temu okazji, żeby gdzieś tam dostarczyć piłkę. No, środek pola gdzieś tam słabo funkcjonował. No, mówię, no z tego to się bierze, że też Michał nie miał dzisiaj więcej sytuacji. Dzięki bardzo, powodzenia. Dziękuję.